Xbox One jest już na rynku ponad 2 lata i w tym czasie wyszło na niego naprawdę dużo ciekawych gier. Ja jestem Nick the Player, a to jest top 6 gier na Xbox One. Zapraszam! Na miejsce szóste wjeżdża z impetem Forza Horizon 2. Sequel ekskluzywnej dla Xboxa ścigałki nie zawiódł chyba nikogo. Dostaliśmy jeszcze więcej aut, jeszcze więcej wyścigów i jeszcze większą wyspę. Gra dostępna jest też na Xboxa 360, ale nie oszukujmy się. Forza Horizon 2 może w pełni zabłysnąć tylko na najnowszej konsoli Microsoftu. Cudowne modele aut, dynamiczna pogoda i piękne otoczenie sprawiają, że jest to do dzisiaj jedna z najpiękniejszych gier w historii. Model jazdy, który jest najważniejszy w każdej ścigałce, również nie zawodzi i dodatkowo udowadnia, że można znaleźć złoty środek pomiędzy realizmem a arcade'em. Forza Horizon 2 to pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza Xboxa One oraz fana wyścigów w otwartym świecie. Na piąte miejsce wskoczyła Lara Croft i jej najnowsze przygody, czyli Rise of the Tomb Raider. Po udanym reboocie serii w 2013 roku na Xboxie One i Xboxie 360 wylądował jeszcze lepszy sequel. Spektakularne sceny oraz sprawnie poprowadzona fabuła sprawiają, że w nowego Tomb Raidera gra się znakomicie. Gameplay nie zmienił się zbytnio od czasów poprzedniej części, ale to chyba dobrze, bo po co zmieniać coś, co jest niemal idealne. Tym razem dostaliśmy też dużo bardziej zróżnicowane lokacje, od ośnieżonych szczytów gór aż po wysuszone słońcem pustynie. Każdy fan przygód Lary Croft będzie zadowolony. Czwarte miejsce zajmuje najnowsze dzieło ukochanego przez graczy Hideo Kojimy, czyli Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Skradanka z Big Bossem w roli głównej po raz pierwszy osadzona została w otwartym świecie i wyszło jej to na dobre. Dzięki temu rozgrywka stała się jeszcze bardziej taktyczna i jeszcze bardziej różnorodna. Mimo to, że gra jest technicznie skradanką, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przejść ją jak typową strzelankę z systemem osłon. Dodatkowo czeka na nas jeszcze zarządzanie własną bazą i tryb online. Silnik graficzny też pokazał pazur i na obu konsolach Metal Gear Solid 5 chodzi w stałych 60 klatkach na sekundę, a do tego wygląda wprost przepięknie. The Phantom Pain mógłby być nawet kandydatem na pierwsze miejsce, gdyby nie powtarzające się misje w drugiej połówce kampanii oraz przeciętna jak na standardy serii Metal Gear fabuła. Mimo to w tą grę po prostu trzeba zagrać. Jak to? Kolejna Forza? Tak, dlatego że Forza Horizon 2 i Forza Motorsport 6 to dwie zupełnie inne gry. Mogę wam zaspoilerować, że Forzy 5 na tej liście nie ma, ale to dlatego, że wszystkie jej błędy zostały naprawione przez Forzę 6. W szóstce dostajemy dostęp do ponad 400 aut, prawie 60 tras i rozbudowanej kariery. Tym razem zrezygnowano również z wnerwiających mikropłatności, które były największą bolączką poprzedniej części. Model jazdy i grafika zostały odpowiednio usprawnione, a jedyną wadą jest brak ekipy komentatorów z Top Gear. Dodajmy do tego pełne 1080p i stałe 60 fpsów i mamy system Celera, który udowadnia, że Xbox One ma moc. GTA 5 to już legenda, pomimo tego, że wyszła dopiero 2 lata temu. Remake na nową generację to po prostu piękniejsza i bardziej rozbudowana wersja gry niemalże idealnej. Zarówno tryb single player, jak i multiplayer oferują mnóstwo zabawy na długie godziny. W singlu dostajemy zaskakująco dobrą fabułę, trzy główne postaci i świat żyjący własnym życiem. W multi zmierzymy się z innymi graczami, kupimy własną posiadłość i oczywiście postaramy się zgarnąć mnóstwo kasy. Co więcej, tryb online cały czas otrzymuje nowe dodatki. Nie będę się zbytnio rozgadywał, bo chyba każdy wie, że GTA 5 to jedna z najlepszych gier ostatnich lat. Pozycja obowiązkowa. Czas na wyróżnienia. Zobaczmy, które gry nie dostały się do top 6, ale były naprawdę blisko.
A pierwsze miejsce zajmuje... Wiedźmin 3. Dziki Gon. Trudno opisać, jak znakomita jest gra stworzona przez CD Projekt Red. Wciągająca od pierwszych minut historia Geralta z Rivii zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i graczy. I Wiedźmin nie jest na pierwszym miejscu, bo zrobili go Polacy. Ląduje tutaj dlatego, że to wybitna wręcz gra, która wyznacza standardy dla innych RPGów. Każdy jej element jest znakomity. Od gameplayu, po grafikę. Od gigantycznego świata, po fabułę. W świecie Wiedźmina 3 można spędzić setki godzin i dalej dobrze się bawić. Kupcie, zagrajcie, pokochajcie. A potem kupcie dodatki i grajcie jeszcze więcej. Ja jestem Nick the Player, a to było top 6 gier na Xboxa One. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie!